serdecznie i zapraszam Was na ulubieńców. Ulubieńców kilku ostatnich tygodni. Trudno mi powiedzieć, jakiego okresu, ale dobra, nie przedłużam, pokazuję. Mam nadzieję, że będą to przede wszystkim rzeczy, których jeszcze nie widzieliście. A jeżeli widzieliście, to dawno temu. Tak jak właśnie podkład, który chcę Wam pokazać. Dlatego, że jest to teraz naprawdę mój hit. Ja na okrągło, no może nie w te ogromne upały, bo wtedy w ogóle podkładu nie stosuję. Ale teraz, kiedy są te ciepłe dni, to takie umiarkowane, to właśnie stosuję Bourjois Healthy Mix, znowu do niego wróciłam, kolorek 52, dla mnie jest to po prostu hit i cudo, a w połączeniu z tym pudrem, który również polecam, jest moim ulubieńcem, a to stosuję pierwszy raz, zawsze myślałam, że Stay Matte z Rimmela to jest najlepszy puder, jaki jest, ale to bije Rimmela na głowę, tak uważam, jeszcze w połączeniu, ja mam dzisiaj na twarzy te dwa kosmetyki i codziennie ostatnio uwielbiam, naprawdę to jak się utrzymują, ja przez cały dzień nie poprawiam makijażu, twarz jest bardzo ładnie zmatowiona, ale nie tak chamsko, nie jest to taki 100% mat, tylko jest taka satynowa, bym powiedziała. Naprawdę uwielbiam i również puder mam w kolorze 52, tylko tak go mocno używam, że już u mnie prześwituje dęgo. Ja kupiłam obydwa kosmetyki na jakiejś drogerii internetowej, bo tam się zdecydowanie bardziej opłaca, więc no ja jestem zachwycona zarówno podkładem, jak i pudrem. Serdecznie Wam polecam. To jest pierwsza rzecz z ulubieńców. Druga rzecz z ulubieńców i u mnie takie trochę zaskoczenie, dlatego że to cień do powiek, gdzie ja w ogóle cieni nie używam, tak ten uwielbiam. Również mam go dzisiaj na powiece, pewnie mało widać, ale ja normalnie powieki mam ciemniejsze i ten cień bardzo ładnie wyrównuje mi koloryt właśnie tej powieki i robi się taki, jest taki jaśniejszy. Bardzo mi się podoba do takich codziennych makijaży. Jest to cień mineralny z firmy Annabelle Minerals. Ja go otrzymałam na Meet Beauty. Jest to cień linkowy Frappe, tak się nazywa kolor i ja go po prostu wysypuję troszeczkę na denko to, dociskam palcem serdecznym i wklepuję, po prostu rozcieram tutaj na powiece, więc nakładam go palcami. Ja się przybliżę, żeby Wam pokazać, czy tak leciutko widać. To jest taki kolor, taki bardzo, bardzo naturalny, więc dla wszystkich takich jak ja, które boją się szaleć z makijażem, szczególnie jeżeli chodzi o cienie, serdecznie polecam, bo tak no ładnie, bardzo ładnie moim zdaniem właśnie wygląda na powiece. Uwielbiam ten cień. Kolejnym hitem, który kupiłam ostatnio w Biedronce i był to hit z początków mojego YouTube'a. Ja już zapomniałam o tym tuszu i do niego teraz wróciłam. Wystarczy jedna warstwa, oczywiście nałożona na odżywkę, którą ja stosuję, ale tak normalnie to dwie warstwy. Tusz z Belle Wow Crazy Volume Mascara. Jest to tusz, do którego, tak jak mówię, powróciłam. Już kiedyś go stosowałam. Tusz działa fenomenalnie, moim zdaniem, bo za niezwykle niską cenę podnosi nasze rzęsy, zaznacza je, unosi, rozdziela, czyli wszystko, czego ja od tuszu oczekuję. Ja nie mam rzęs jakichś spektakularnych, ale naprawdę on mi w zupełności wystarcza. W porównaniu z tuszem Paradise z L'Oreala, no to oczywiście Paradise dałabym mu 5 gwiazdek, temu 4, ale niestety w L'Oreal po prostu tak szybko wysechł, mimo moczenia we wrzątku, mimo wlewania do środku kropli do oczu, po prostu nie działa, jakby całkowicie wykończył się w tak krótkim czasie, że to coś niesamowitego. No więc zakupiłam właśnie ten tusz i nie żałuję, bo pojawia się w moich ulubieńcach. Kolejnym produktem w ulubieńcach, również mam go dzisiaj na sobie, jest to bronzer, który mam właśnie na kościach policzkowych. Ja tylko tam stosuję bronzer. Bronzer z firmy Pierre René i to jest tak naprawdę puder brązujący, który możemy stosować zarówno do twarzy, jak i do ciała. Bronzer ten pachnie, że prawie że identycznie jak Too Faced, a wiem, bo mam Too Faced, i pachnie czekoladą. Ma przepiękny, ciepły odcień i myślę, że jest to idealny bronzer właśnie teraz na lato, dlatego, że jest właśnie bardzo delikatny i jak widzicie w ciepłym odcieniu, więc to jest taki bardziej puder brązujący właśnie, ale mi się bardzo ten efekt podoba na twarzy. Mój kolorek, jaki mam, jest to Light Bronze 01. Powiem Wam, że jest to kosmetyk, podejrzewam, nie do wykończenia, bo ma naprawdę ogromne opakowanie. No a wiadomo, ile tego produktu nabieramy tak naprawdę do makijażu. No może co innego, gdybym jeszcze sobie nogi omiotła, dekolt i tak dalej, chciała się bardziej brązowić, no ale nie mam takiej potrzeby. Ok, kolejna rzecz, w sumie od niej powinnam zacząć. Jest to balsam do ciała dla dzieci, ale dlaczego go pokazuję jako mój ulubieniec? Jest dlatego, że ja systematycznie smaruję tym twarz, a już tym bardziej, kiedy jestem w ciąży. Jest to
Krem, który ja znalazłam i spokojnie stosuję u Ignasia ze względu na skład. Jak wiecie, te wszystkie filtry u nas nie wszystkie mają dobre składy, niestety, a raczej większość dobrego składu nie ma. A Alverde jak zwykle nie zawodzi. Jest to kosmetyk, który ja kupiłam w Niemczech w sklepie DM. Kinder Sonnenbalsam 30. I powiem Wam, że ja smaruję nim twarz. I jak widzicie, nie borykam się w ogóle z problemami jakiegoś zapchania twarzy i tak dalej. A bardzo się martwię o przebarwienia, które pojawiają się często w trakcie ciąży właśnie. Więc pamiętam o tych filtrach. Naprawdę fantastycznie. Ja tak 10 minut przed nałożeniem makijażu smaruję go na twarz. Niewielką cieńką warstwę, co prawda, bo to nie jest kosmetyk przeznaczony pod makijaż, ale nie narzekam, bo jak widzicie, dzisiaj też mam go na twarzy. I makijaż trzyma się fantastycznie, nic się nie błyszczy, on bieli oczywiście twarz przy pierwszym użyciu, ale tak jak mówię, trzeba po prostu odczekać przed nałożeniem makijażu. Ale ja stosuję codziennie, nie narzekam, trudno było mi znaleźć krem do twarzy z dobrym składem dla kobiet w ciąży, który mogłabym stosować, a który nie zapychałby skóry. Więc no ja jestem w szoku i to jest jedno opakowanie, które mamy z Ignasem od samego początku wakacji i do tej pory jest jeszcze, tu jest bardzo po prostu wydajne, więc no super, ja dam za niego jakieś 4-5 euro, więc coś powyżej 20 zł, grosza. Grosza jak na krem z dobrym składem do opalania, więc ja to serdecznie polecam. Kolejną rzeczą, jaką chciałam polecić, jest to zapach i właśnie to duo bardzo mi się podoba. Tu naprawdę mam dwa zapachy, jeden droższy, drugi tańszy. Tu mamy ten tańszy, czyli Avon. Szeroko dostępny Persave, czy to chyba tak się czyta, Dew. Nie mam pojęcia jak to przeczytać, balsam do ciała, tutaj mamy i mamy perfumy. Chciałam Wam powiedzieć, że właśnie to razem działa cuda, dlatego że utrzymuje się zapach bardzo, bardzo długo. Nie powiem, że cały dzień, ale pół dnia spokojnie. Zapach bardzo przypadł mi do gustu. Persave te oryginalne, błękitne, mniej mi się podobają, ale te podobają mi się bardzo, bardzo. Naprawdę. Jest to tak bardzo delikatny zapach, taki kwiatowy, przemiły, a mam tego dowód, dlatego że ostatnio nabalsamowałam się tym, popsikałam się i poszłam do Lidla na zakupy i słuchajcie, stałam przy panu, on szukał piżamy dla siebie, ja szukałam piżamy dla męża i ten pan w ogóle się nie odwracając jeszcze powiedział, ale pani pięknie pachnie i podniósł głowę, wtedy uśmiechnęłam, mówię dziękuję panu ślicznie. A pachniałam właśnie tym, więc zapach naprawdę przyciąga uwagę i zwraca, przyciąga uwagę, no jakby wiecie, zapach naprawdę czuć i jest to bardzo, bardzo przyjemny kobiecy zapach, szczególnie teraz właśnie na ten okres letni i używam to teraz bardzo często, co widać właśnie po użyciu, ale kolejne perfumy, jakie mam, jest to akurat prezent od mojego męża i jestem naprawdę głupia, że wyrzuciłam kartonik od tego, a z jakiego względu głupia, bo właśnie się naczytałam, że takie perfumy powinny być przetrzymywane w kartonikach, żeby nie traciły swoich wartości i tak dalej, więc ja schowałam je do szuflady, żeby szybko nie przestały pachnieć. I moim zdaniem jest to zapach taki, ja nie umiem opisywać perfum, ale ja nie umiem opisywać zapachów, powiem Wam, nie wiem jakie to są nuty i tak dalej, ale jest to na pewno zapach kwiatowy, na pewno zapach letnio-wiosenny, na pewno nie jest to zapach zimowy i jesienny, bo jest to zapach taki świeży, ale bardziej bym powiedziała właśnie, że kwiatowy. Hugo Boss Woman, po prostu. Bardzo popularny zapach, ja dostałam to teraz od męża, było w jakiejś promocji za 100 kilka złotych, tak mi się wydaje, do 150. Taka była promocja, więc takie otrzymałam. Dobra, no nie ze względu na to, że była promocja, ale często w promocji właśnie kupujemy sobie perfumy, po prostu. Dobra, kolejna rzecz to już typowo ciążowa. No jeżeli oglądają mnie kobiety w ciąży, to jest to rzecz, którą serdecznie Wam polecam. Powiem Wam, że ja dostałam te kosmetyki od Bielendy, dostałam balsam nawilżający, taką kurację na rozstępy i właśnie to skuteczny krem na opuchnięte nogi. I tak sobie myślałam, że to jego stosować nie będę. Ale teraz to po prostu, to jest moje zbawienie. Już Wam mówię z jakiego względu. Ja w pierwszej ciąży w ogóle tego nie miałam, tylko że w pierwszej ciąży w ogóle nie byłam, no nie wiem, w środku lata w tak zaawansowanej ciąży, bo wiecie, że ja ten cały trzeci trymestr przechodzę właśnie, czyli najcięższy trymestr właśnie teraz, kiedy są te najgorsze upały, naprawdę upały takie, że no każdy do mnie mówi po prostu, że współczuję, że takich upałów nigdy nie ma, jak są, to ja akurat jestem w ciąży. Więc no nie powiem, że jest łatwo, bo od południa staram się już w ogóle z domu nie wychodzić, dlatego że jak nie, ja nie narzekałam na puchnięcie nóg, tak dalej niby nie narzekam na puchnięcie nóg, ale widać, że krążenie w moich nogach jest zaburzone i nie dzieje się dobrze, dlatego że już Wam to mówiłam, na jednym udzie mam tak duże pokrętło, na naczynka. Dzisiaj, słuchajcie, zniknęły. Znaczy widać je bardzo delikatnie, co w ogóle jestem zszokowana, dlatego wiem, że jest to wina po prostu pogody.
I wczoraj normalnie taka gruba żyła wyszła mi na udzie, czyli taki żylak się zrobił. Po prostu z tego wysiłku, z tego upału i nie można powiedzieć też, że ja o siebie nie dbam, bo wiem jak to jest przy żylakach i przy złym krążeniu, że trzeba się ruszać. No to u mnie nie ma z tym problemu, bo ta godzina dziennie aktywności fizycznej to jest spokojnie. Nie mówię tu o zwykłym praniu, sprzątaniu i gotowaniu, bo to jest jeszcze dodatkowe. Że trzeba trzymać nogi w górze, za każdym razem to robię. Tak się patrzę, bo mam takie specjalne urządzenie, mąż mi słuchajcie przeniósł, do kładzenia nóg wyżej, żebym nie musiała sobie poduszek układać. Zaraz Wam je pokażę zresztą. Więc trzymanie nóg w górze, naprzemiennie ciepłe i zimne prysznice, więc to robię, więc... Ale... Dobra, jeżeli mowa o ulubieńcach, to przynosi mi po prostu ogromną ulgę. Może nie pomaga, że znikają, tak jak tutaj pisze, zapobiega pękaniu naczynek, to nie wiem, no bo mi jednak naczynka popękały, ale zapewnia ulgę opuchniętym nogom i łagodzi zmęczenie nóg zdecydowanie. Dlatego podejrzewam, że za sprawą mentolu, który tutaj jest w składzie, bo czujemy takie mocne chłodzenie nóg, co jest po prostu niesamowite teraz, kiedy są upały. Ja Wam powiem, że ja ten krem balsam trzymam w lodówce, co jeszcze wzmacnia jakby efekt tego mentolu. Jest sexy mama dla kobiet w ciąży i po porodzie. Jest tutaj algi chlorella vulgaris, oczar virginijski, mentol, glikol, biloba, rutyna i kasztan. Skuteczny krem na opuchnięte nogi o formule dostosowanej specjalnie dla kobiet w ciąży oraz po jej zakończeniu, polecany zwłaszcza od 4 miesiąca. Delikatny krem o konsystencji żelu, naprawdę fantastycznie się wchłania i właśnie przynosi ogromną ulgę, więc no ja uwielbiam. Uwielbiam i nie wyobrażam sobie teraz no tych wszystkich gorących, upalnych dni bez tego balsamu, więc na pewno jak mi się wykończy, chociaż podejrzewam też, że on mi starczy na całą ciążę, no już jej dużo nie zostało. Dobra. Następna rzecz, jaką mam, chciałam Wam pokazać w ulubieńcach, chociaż... To już są rzeczy, które wyciągnęłam z reklamówki, bo poszły do Denka. Są to dwie maseczki. Dwie maseczki, no takie hity, że wow. Wiecie, że ja w sklepie Ilabi ostatnio kupowałam dla Łucji całą pielęgnację dla niemowlaczka. I kupowałam kilka rzeczy i Ilonka ze sklepu Ilabio dołączyła mi kilka prezentów, w tym takie dwie maseczki. Pierwsza maska ze Skin 79, druga maseczka z Holika Holika, obydwie zupełnie o innym działaniu. Ta maseczka jest to maseczka taka bąbelkowa, którą nakładacie płachtę na twarz i ona rośnie. Ja robiłam zdjęcie oczywiście na Instastory. Jest to taka czarna maska, która ma oczyszczać naszą skórę, czyścić nasze wągry, zatkane pory i tak dalej. No działa fenomenalnie. Ja byłam w szoku, że taka maska nie peel off, nie jakaś mocno drąca, nie jakaś glinka, tak cudownie oczyści mi skórę. Ta właśnie Skin 79, pierwsza maseczka w płacie, zapewniająca efekt masażu, jednocześnie pobudza wytwarzanie nowych włókien kolagenowych, ich regenerację, poprawia gęstość i elastyczność skóry. Jest naprawdę no fantastyczna. To była genialna maska, którą ja serdecznie polecam. Link Wam zostawię na dole. Zresztą do tych wszystkich kosmetyków. A druga maska była to maska, którą ja dostałam od Ilony ze względu na moje przebarwienia. Tutaj się mi pojawiły w ciąży takie delikatne przebarwienia, bardzo delikatne. I jedno o tutaj, co mnie przeraża, bo jak zmyję makijaż, to wygląda troszeczkę jakbym wąs miała. Taka ciemna plamka. Mimo stosowania filtrów, bardzo się boję dlatego tych przebarwień, a wiem, że jestem na nie podatna, bo u mojej mamy na szyi wystąpiły właśnie w trakcie ciąży, kiedy była w ciąży ze mną, czyli w pierwszej ciąży. Ja w pierwszej ciąży tego uniknęłam z tego względu, że w innych miesiącach chodziłam w tej ciąży, a w tej po prostu chronię się jak mogę i mam nadzieję, że już się te przebarwienia nie pogłębią. Dlatego też dostałam maseczkę z witaminą C, która ma rozjaśniać przebarwienia i naprawdę działa. Po pierwszym użyciu, słuchajcie, te przebarwienia na policzkach są prawie że niewidoczne, jak również to, więc no... Ja na pewno się zaopatrzę jeszcze w tą maseczkę. Już Wam powiem, Holika Holika, witamina C działa przeciwzmarszczkowo, stymulując syntezę kolagenu, spłuca zmarszczki, wygładza skórę. Rozświetla szarą, zmęczoną skórę, redukuje przebarwienie i ujednolicając kolory skóry. Maseczka rewitalizuje skórę, sprawia, że cera po użyciu maseczki wygląda zdrowo i promiennie. I to prawda. Ja w ten dzień w ogóle nie stosowałam, nie malowałam się i byłam tak zadowolona ze swojej cery, czułam, że po prostu ona nie jest taka szara, tylko taka jakby odżywiona, naprawdę jakby, no słońce ją obudziło, no cudowna. Cudowna maseczka, dwie godne polecenia maski. Ostatnia rzecz, którą chciałam polecić i to polecić nie stosując jeszcze, są to kolejne perfumy. Tak jakoś bardzo tutaj zapachowo się zrobiło w tym filmie. Z firmy Avon. Mam nadzieję w ogóle, że odmieniam dobrze i mówi się perfumy. Mamy tu taką malutką buteleczkę, którą ja kupiłam ostatnio właśnie od siostry konsultantki mojej. Jest to zapach o nazwie Premier Luxe z Avon. Powiem Wam, że one pachną tak pięknie. Ja tylko raz się tym psiknęłam wczoraj.
Już postanowiłam dodać to do ulubieńców, żebyście mieli jeszcze okazję to kupić. No pachnie tak cudownie, to już jest o wiele słodszy zapach niż te dwa, które Wam tutaj pokazywałam. Jest to zapach taki, powiedziałabym, na przełomie lata i jesieni. Genialny, przecudowny, ciepły, kobiecy. Bardzo mi przypomina już coś, ja już coś takiego wąchałam. Na pewno coś w sensie o wiele droższego. Genialny zapach, genialny, przepiękny, serdecznie polecam. Myślę, że będziecie zachwycone i flakonik też mi się bardzo podoba. Mi takie minimalistyczne flakony podobają się najbardziej. No więc, kochani, to tyle, co chciałam Wam pokazać w moich ulubieńcach. To były rzeczy, które ostatnio mnie zachwyciły i które ja serdecznie mogę polecić Wam, szczerze i serdecznie. I to wszystko, kochani, na dziś. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!